A tu o, proszę bardzo. Wtorek, prawie 20. Gołębie wypuszczone o 16 na oblot. Polatały, usiadły na dachu. Chciałem iść je zawołać. Zerwały się, prawdopodobnie jastrząb uderzył w wojlerę. I finał tego jest taki, że jest 11 w gołębniku, 25 na dachu. Także raczej o wyniku na następnym locie można pomarzyć. Dobrze, że usiadły. Przed chwilą jeszcze latały. Czarno to widzę. Mam nadzieję, że chociaż rano się zejdą. Bo na noc zwołać je to raczej będzie niewykonalne. Także tego. I mamy środę wieczór. Po pracy jestem. Przyjechałem do domu. No i cóż, rano jak wołałem gołębie, to weszło tylko kilka. 18 siedziało do tej pory na dachu. Dopiero jak przyjechałem, zawołałem je dosłownie przed sekundą. Dopiero praktycznie, że już wszystko weszło. Dwa siedzą na dachu jeszcze. Widzę też, że doleciał jeden z środowego feralnego treningu. Chodź, 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 chodź. Akurat taki, na którym mi zależało. Ale no po prostu dramat. Nie wiem, co tu się zadziało. Nie widzę tego lotu przyszłego, no ale cóż. Teraz je nakarmię. Niech sobie trochę zjedzą. I zobaczymy. Pozdrawiam. Czwartek po południu. Dzisiaj wypuściłem dopiero teraz gołąbki. Rano nie latały, no bo był problem z tym siadaniem we wtorek i w zasadzie w środę częściowo też. Zobaczymy, czy usiądą normalnie. Nie były wyganiane z gołębnika, po prostu miały otworzony wlot. No i wyszły. Żadnych drastycznych ruchów. Rano mniejsza dawka karmy, tak żeby jakąś motywację do wchodzenia miały. Jeżeli dzisiaj wejdą normalnie, to jutro normalnie oblot. Rano i wieczorem. Jeżeli nie, no to jeżeli będą dzisiaj wariować i nie będą chciały wejść, to jutro bez oblotu, sobota bez oblotu i lot. Zobaczymy. Mam nadzieję, że tutaj te krótkie nawabia, można powiedzieć, gdzieś tam sobie skaczą z dachu na dach, więc może usiądą, zobaczymy. Miejmy nadzieję, że wszystko się powiedzie. Na Supercupie czekamy na finał. Prawdopodobnie będzie w poniedziałek, czy tam na początku tygodnia, i prawdopodobnie nie odbędzie się ten krótki lot, z tego co tam gdzieś mnie słuchy doszły. Bo warunki mogą po prostu nie pozwolić później się wyrobić z finałem jakoś sensownie. Z tego co tam gdzieś, mówię, słuchy kanałami docierają, ale jak to będzie, to się zobaczy. Nie znamy klasyfikacji lotników, bo na razie jest ukryta. Realnie szansę ma tam ten jeden gołąbek tylko tak naprawdę, bo był teraz w konkursie, więc ma 7, no pewnie gdzieś w okolicach 15 miejsca jest, więc ten drugi, który był w lotnikach wyżej po konkursie, przyszedł na drugi dzień, no ale przyszedł, także też powalczył, można powiedzieć. Zobaczymy, jak to wyjdzie. No i co? Czekamy na kolejny lot, ale raczej nie ma co liczyć na powtórkę, no chyba że się mile zaskoczę, ale naprawdę traktujmy to w kategorii raczej łutu szczęścia. Pracować jak najbardziej, staramy się pracować ciężko, ale no jeszcze nam dużo, dużo brakuje. Jedynie co cieszy bardzo, to to, że ten gołąbek, który ten lot wygrał, to jest po naszym gołębiu, lotowanym jeszcze ze starego gołębnika. No i rodzeństwo, cała trójka była w zasadzie w pierwszych 12 gołębiach, także może to jest nadzieja na przyszłość. Zobaczymy, czy one wejdą jeszcze za chwilę. Na razie pozdrawiamy. No i wylądowały. Całe szczęście. W miarę nawet dobrze wchodzą, ale tak
dość asekuracyjnie, nie chcą siadać na wojlerze, tylko lądują na dachu albo bezpośrednio na klapę. Tak jakby je coś w tej wojlerze naprawdę wtedy z wojlery nie straszyło. Tam nie jest posypane, to one siedzą tu na wojlerze, to ta reszta tak sobie, ale zaraz im tam sypnę, to wejdą. Chodź, 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 chodź. Także może nie będzie tak strasznie. Pozdrawiamy.